Mieszkańcy Paryża wciąż nie mogą otrząsnąć się po tym, co stało się tutaj w nocy z piątku na sobotę. 128 osób zabitych i ponad 300 rannych. To bilans tych zamachów, do których przyznało się państwo islamskie. To właśnie islamiści zapowiedzieli też, że te ataki mogą się powtórzyć. I mieszkańcy stolicy Francji nie ukrywają, że oprócz bólu, oprócz smutku czują też niepokój. Niepokój o to, czy te zamachy rzeczywiście powtórzą się w najbliższych dniach we francuskiej stolicy albo w jakimś innym miejscu we Francji. Obowiązuje 3-dniowa żałoba narodowa, zamknięte są niektóre sklepy, zamknięte są niektóre kawiarnie, odwołano wszystkie koncerty, w tym m.in. koncert zespołu U2, odwołano też spektakle teatralne, pokazy, widowiska, a mieszkańcy stolicy Francji przychodzą do tych miejsc, które zostały dotknięte zamachem, do tych miejsc, w których zginęli ludzie i tam składają kwiaty, składają kartki. Powoli przywrócona została komunikacja miejska, kursuje metro, chociaż niewielkie problemy pojawiają się jeszcze w tych miejscach, w których doszło do zamachów. Kursują samoloty, są niewielkie opóźnienia w startach i lądowaniach w Paryżu. Są też kolejki większe do odpraw, ponieważ jest wzmożona kontrola i te wszystkie środki bezpieczeństwa, które zazwyczaj obowiązują na lotniskach, są tak naprawdę podwojone, ale komunikacja odbywa się w miarę bez przeszkód. W poniedziałek Francuzi będą czcili pamięć tych, którzy zginęli w zamachach. W południe zaplanowano w całej Francji minutę ciszy.